Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy, że Polski rynek pod względem nabywania zwłaszcza produktów inwestycyjnych ulega pewnej transformacji. Bardzo dużo mówiło się oczywiście o nowych technologiach, o możliwościach sprzedaży bądź zakupie produktu przez internet, które kiedyś nie były do końca wyobrażalne. Dzisiaj widać, że jednak ten rynek albo ten kanał coraz bardziej staje się powszechny, popularny. No, w ogólnych ubezpieczeniach to widać, jak również na, na rynku kapitałowym. Klienci sami, Również oczekują nowych technologii w zastosowaniu, w relacji, w możliwości kontroli, prawda, dostępu, płynności, tak żeby na, na co dzień uprościć sobie życie. Z, dru z drugiej strony wydaje mi się, że nie widać jakichś specjalnych zmian w zakresie, bym powiedział, wiedzy i specjalnie poszukiwania jakichś produktów alternatywnych. Bardzo dużo w roku minionym sprzedało się mieszkanie, o dziwo, i to najwięcej było za gotówkę, co pokazuje, że Polacy właśnie, raczej bym powiedział, z takiego produktu może inwestycyjnego, niepewnego uważają, że rynek mieszkaniowy jest pewny, gwarantowany i, i bardzo chętnie nabywają. Z drugiej strony, nadal trzymamy bardzo dużo pieniędzy w bankach, na depozytach, co też zaskakuje. Polacy o dziwo kupują bardzo dużo produktów ryzykownych, tak widać. My widzimy to nawet porównując chociażby nasze portfele, zakupy Polaków, preferencje inwestycyjne. Rzeczywiście. 50%, patrząc chociażby na, na, na naszą spółkę, 50% aktywów zgromadzonych jest zgromadzonych w produktach akcji, co mogłoby i, i dziwi wielokrotnie, bo jednak rynek zachodni znacznie bezpieczniej podchodzi do tego obszaru. To jest związane również jednak z, z edukacją. Z drugiej strony, oczywiście jak się rozmawia z Polakami, to wszyscy Polacy oczekują bezpiecznych produktów, a, na, a najlepiej pewnych, gwarantowanych. Natomiast... Każdy taki produkt również oferuje zupełnie inne stopy zwrotu, co powoduje, że znacznie chętniej nasze nadzieje przekładają się na podjęcie ryzyka, nawet przy braku świadomości i braku edukacji. Polski klient, myślę też, trochę odbiega od klienta zachodniego, właśnie ze swoimi przyzwyczajeniami i nawykami. Tak? Chcemy porozmawiać, chcemy czasami, że tak powiem, fizycznie kogoś dotknąć, zanim rzeczywiście zaufamy i może w te narzędzia internetowe, że tak powiem, już się bezpośrednio skierujemy. Tak więc jeszcze potrzebujemy wielu lat, żeby można było śmiało powiedzieć, że internet zastąpi doradcę i będziemy wszystko kupowali bądź nabywali wszystkie produkty inwestycyjne tylko